A te dwie stolice to Warszawa i Kraków. W Warszawie można nas słuchać na 87,8 FM, w Krakowie na 95,2 FM, na całym świecie jest to wnet.fm, adres strony internetowej. Przy mikrofonie Jan Oleński, a ze mną, moim dzisiejszym gościem jest pan Zbigniew Hałat, doktor, epidemiolog. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. No i dzisiaj dzwonimy do pana z bardzo konkretnym tematem. Otóż dzisiejsze media grzmią informacjami dotyczącymi głównego epidemiologa Szwecji, pana Andresa Tegnella, który wczoraj wieczorem wziął udział w wirtualnej dyskusji amerykańskiego think tanku German Marshall Fund, w której wyjaśnił wyjątkowo liberalne podejście Szwecji do epidemii koronawirusa i tam też dodał, że kraje, które myślą, że pozbędą się wirusa, obniżając liczbę przypadków do zera, są w błędzie. Tu takim krajem można by powiedzieć, że jest Polska przez liczbę ograniczeń, które są wprowadzane i właśnie dystansowanie społeczne w celu uniknięcia. Co pan o tym sądzi? No, są dwie szkoły, jak wiadomo, od samego początku. Za pomysł na odporność tak zwaną stadną, herd immunity, Boris Johnson dostał swoją dawkę zakaźną. W związku z powyższym ja bym nie przesadzał z cytowaniem osób, które reprezentują niewielkie kraje, chociaż rzeczywiście głośne. Akurat Szwecja to na milion ludności ma 102 zgony na milion. Polska ma 7 zgonów na milion. W związku z tym, jeżeli sobie pomyślimy, że warto szanować każde życie, a taka jest w Polsce reguła, no to ratujemy to życie, chronimy się przed zakażeniem, staramy się zlokalizować ogniska i nie dopuścić do ich szerzenia się przez kontakt z ludźmi przyjącymi zarazę. No właśnie, inaczej jest w Szwecji, inaczej jest w tamtej sytuacji z początku epidemii w Zjednoczonym Królestwie. Niewiele więcej ma niż Szwecja. 178 na milion zgonów. Zjednoczone Królestwo. No, Hiszpania ma wyjątkowo dużo więcej, 386, tam w ogóle lekceważono przez wszystkie zasady. No, więc laissez-faireism i typowe podejście takie rób ta to chce ta również w tym zakresie na koszt tych najbardziej pokrzywdzonych przez los. No, po pierwsze zmarłych, po drugie ich rodzin, po trzecie tych wszystkich, którzy są w strachu, bo widzą, że ich rząd nie dba w ogóle o Szwedów. Się mogą dziwić, że akurat taką ideologią się kieruje, która szkodzi ludziom. Nie tylko w tym zakresie, no przecież wiemy, jak się traktuje Szwedki, zwłaszcza jeśli chodzi o ich ponoszone przez nich straty związane z napływem cudzoziemców, których się w ogóle nie da kontrolować. No tak, tutaj można powiedzieć, że potwierdzeniem pańskich słów są właśnie słowa samego pana Andresa Tegnella, który tłumaczył połowę ofiar śmiertelnych epidemii w Szwecji tym, że byli to pensjonariusze domów opieki, gdzie, jak stwierdził, nie były przestrzegane standardy higieny i opieki. I jak dodał, jest to wynik zaniedbań tych ośrodków, a nie błąd szwedzki strategii. No to jest takie... Takie przerzucanie. No, to myśmy wszyscy przypisali ludziom, którzy są szefcami, profesorami elektroniki czy księżmi, winę za to, że nie umieją czegoś. No przecież to jest oczywiste, że czegoś się nie umie, bo się nie jest w tym zakresie specjalistą i od tego jest państwo w tej sytuacji zobowiązane stanąć w obronie swoich obywateli, a nie wymyślać cudów. Tutaj mamy też do czynienia przecież nie tylko ze zgonami, ale Szwecja prawie dościga Niemcy, jeśli chodzi o liczbę przypadków na milion. Cały czas mówię o tym, że trzeba używać liczb względnych, a nie bezwzględnych. Bezwzględne to nawet już małe dzieci w szkole podstawowej wiedzą, że są nic nie warte, jeżeli się nie zna mianownika, nie wiadomo z czym porównać, kiedy się porównuje. No i akurat Szwecja ma 1133 przypadki na milion rozpoznanych, potwierdzonych COVID, a Niemcy mają 1522, a później jest Francja 1586. Słyszymy wszyscy, ile wrzasku jest wokół Francji, Macrona i słusznie zresztą dostaje mu się za to, co tam się dzieje. Ale też Szwecja zupełnie blisko ma do niego. Akurat Polska jest 190 na milion ludności, no znacznie mniej. Hiszpania 3690, Włochy 2687. Chcę dodać, słusznie zupełnie uznaje się teraz tą wartość liczoną według liczby zgonów potwierdzonym COVID za słabą, jeżeli chodzi o ocenianie skutków epidemii, bowiem zarówno we Włoszech, jak konkretnie w Bergamo ustalono, że
umieralność ogólna wzrosła dwukrotnie w stosunku do tego, co przypisuje się tylko COVID-owi, a na przykład w Stanach Zjednoczonych nie opiera się diagnoza o wymaz, który jest w 30% zawodny, a opiera się o kryterium kliniczne. W związku z powyższym, jeżeli rozpoznajemy u człowieka właśnie duszność i zalewanie się tą mazią pęcherzyków płucnych w sposoby inne niż przez pobranie próbki i ocenienie w laboratorium, to uznajemy to za przypadek COVID. I zdaje się, że wreszcie, kiedy dojdzie do wycofania pieniędzy amerykańskich z WHO, ta grupa ludzi, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo 7 700 000 000 na świecie, weźmie się do roboty, ustali jednolite kryteria w uzgodnieniu ze wszystkimi krajami, jednolite rozpoznawania, jednolite kryteria walki, a nie pozwoli na to, żeby w tym okresie, kiedy cała gospodarka prawie stoi na świecie, były pomysły wywracające do góry nogami podjęte kroki i rozwiązania, które służą ludziom. No jestem zdania, że nasz rząd robi dobrze, a ten pan może opowiadać swoje rzeczy na ten temat swojemu rządowi. Zgoda, że wymagamy pewnego ujednolicenia w całej sprawie na całym świecie, no bo jest to coś, co dotyka wszystkich. Zgoda. Natomiast no, ten zastój ekonomiczny zdaje się, że jest, wszędzie występuje, no ale skoro w takiej Szwecji nie ma takich obostrzeń, to tam ta gospodarka może jakoś, powiedzmy, bliżej formy normalności funkcjonować, podczas gdy w Polsce to nie jest możliwe poprzez te obostrzenia. No i tutaj ja się odwołuję tylko do tej tezy znowuż pana Tegnella. To nie są moje tezy, tylko po prostu prowadzę tę polemikę między panem a nim, bo wydaje mi się, że to są te dwa odmienne stanowiska. On mówi, że nie sądzi, żeby ten wirus kiedykolwiek zniknął. Zatem no wydaje się, że... Od samego początku o tym mówimy, że ten wirus może wracać jak grypa sezonowa i niestety nie ma pewności, że będzie łagodniejsza z każdym nawrotem, bowiem się dość łatwo mutuje akurat ta postać. A podejrzenia, które również na państwa antenie pokazywałem, że... są podejrzenia, że to jest uciekinier z laboratorium broni biologicznej. Nie są powtarzane tylko przez takiego jak ja, małego, tylko przez szefa Zjednoczonych tam, jakichś tam sztabów amerykańskich, Mike Malley. Mark Malley stwierdził, że nie ma nie jest udowodniona ta teza, no ale skoro generał takie rzeczy mówi, to jest bardzo blisko. No tak, ja rozmawiałem z generałem Pencem, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, też ze Stanów, i też on mówił, że tutaj nie ma nic potwierdzenia, bo nie ma dostępu tak naprawdę do tego epicentrum, z którego to wszystko wyszło w Chinach. Natomiast brak potwierdzenia nie jest zatwierdzeniem tej tezy, że to wyszło. Ale są liczne, już teraz się pokazują, ja wczoraj wysłałem przez Twittera Drychala na Twitterze, liczne artykuły pisane przez uczonych chińskich, pokazujące szerzenie się i sposób szerzenia w Wuhan, ale też te materiały, które są przez dysydentów pisane, czy też uciekinierów z Chińskiej Republiki Ludowej, opowiadające o tym, ile lekarzy ucierpiało. Więc to nie jest tak, jak było wcześniej. Już mamy dużo więcej informacji, które są bardziej wiarygodne niż te wcześniejsze. Co do aktualnego stanu gospodarki chińskiej, która, jak wie, się załamuje, jak wiemy, jest pod presją szeregu czynników w stanie rozkładu, okazuje się, że nawet tam, gdzie wcześniej odstąpiono zwycięstwo, czyli Wuhan, powracają te restrykcje. Powracają, a produkcja dla Chińczyków, nasycanie pożądanymi komponentami gospodarki światowej, które sprzedawali, opanowali rynki do tego stopnia, że nie jesteśmy zupełnie obecnie w stanie sami się postawić na nogi, jest dla nich priorytetem. Więc widać, że takie przestawienie gospodarki na laissez-faireism stanowczo w tym kraju, który zapoczątkował nieszczęście, tą chińską chorobę, bardzo niesłuszna, więc to jest moja taka uwaga. No ja nie chcę być złym prorokiem oczywiście, tylko proszę się o pociechę zwrócić do innych niż do epidemiologów. No dobrze, to jeszcze tylko pytanie, a jakie w ogóle w tym całym dyskursie ma znaczenie, czy to wyszło od człowieka, czy wyszło od zwierzęcia? No poza tym, że na człowieka można zrzucić winę i gdzieś jej się doszukiwać. No tak, i nawet żądać odszkodowań, to kongresmeni żądają amerykańscy jak najbardziej. Ale jeszcze do tego można się zastanowić nad tym, że jeżeli konstrukt jest konstrukt inżynierów genetycznych tak zaprojektowany, że zakażenie przebiega właśnie... No dzisiaj wiemy, że na przykład zaraziła się rodzina jedna, druga w restauracji chińskiej,
przez klimatyzację. Tam są budynki, które nie mają innego dostępu niż klimatyzację do powietrza, do oddychania dla ludzi. No w tym momencie, jeżeli tego artykułu nie było wcześniej, a dzisiaj jest ten artykuł, no to zdajemy sobie sprawę, że wirus nie jest bagatelny. Jeżeli teraz śledzimy te wszystkie doniesienia dotyczące jego szczególnej budowy, szczególnego lokowania się kolców wirusa w czterech receptorach, inaczej niż to było w, i też budowa tego kolca jest inna niż to było w SARS-1, no to się zastanawiamy, czy ten konstrukt faktycznie nie jest sztuczny i nie mamy powodu wykluczyć tego podejrzenia, że już się mówi, że to jest nie z jakiegoś nietoperza bezpośrednio, czy z jakiegoś opancerzonego gada na targu mokrym w Chinach zakażenie, tylko właśnie dlatego się o tym opowiada, że ten targ był blisko bardzo w laboratorium Wuhan, właśnie zajmujący się bronią biologiczną. Między innymi są takie przekazy, że być może chcieli Chińczycy tego nie zastosować, ale chcieli pokazać Amerykanom, że też potrafią i tak dalej. Więc naprawdę ta część dotycząca broni biologicznej jest w rozwoju i wcale nie ma przesłanek, żeby przestać o tym mówić. No to, co wcześniej było fake newsem, czy też taką alternatywną epidemiologią, coraz więcej ma głosów za, no przynajmniej wątpiących, przynajmniej stawiających hipotezy. I tak jak zwykle każdą hipotezę w skali takiego zagrożenia światowego należy sprawdzić do dna. No, wszystkie możliwe wątki przeczytać, zastanowić się nad nimi, złożyć całość, tylko trzeba czytać ze zrozumieniem, muszę powiedzieć. Teraz człowiek, który był odpowiedzialny za stanowisko rządu brytyjskiego, a wcześniej przebywał w Chinach w styczniu tego roku i potem pisał, że nie przenosi się z człowieka na człowieka w takich zaprotokołowanych decyzjach tego ciała, które zajmuje się COVID-em w Wielkiej Brytanii. Bardzo uczeni ludzie, bardzo mądrzy zresztą. No i tam napisali, że się nie przenosi, potem napisali, że nie trzeba restrykcji żadnych wprowadzać, a dzisiaj jest przepytywany przez polityków i chyba też służby, dlaczego takie, nie inne stanowisko zajął, chociaż był w Chinach. Wyszła teraz świeżo, wczoraj też odesłałem po Twitterze, sprawa wycieczki z 16 bodaj stycznia, czy 14 stycznia ruszyła z Wuhan właśnie do Paryża, czy do Rzymu, naprzód do Rzymu, z kaszlącą kobietą. Potem ta kobieta po zwiedzeniu Rzymu poszła do lekarza w Paryżu i oczywiście zaraziła się. I to było już w czasie właśnie, kiedy pisano, że w oficjalnych wystąpieniach pana Tedrosa z WHO, że ten wirus się nie przenosi z człowieka na człowieka, więc oczywiście to zanim doszli do tego, że ten lekarz się od niej zaraził, to trwało, no ale już wtedy się działo jak zwykle. Muszę powiedzieć, że ta epidemia chorób zakaźnych, te ciche początki są bardzo typowe. Tu nie ma co się w ogóle dziwić. Tak zwykle jest, ale kiedy mamy do czynienia z taką epidemią, która ma przed sobą poprzedników typu MERS, typu SARS-1, to naprawdę trzeba uważać. I też strach taki właśnie panował wśród doktorów chińskich, dopóki ich nie wymordowano, czy też nie umarli z powodu SARS-a. Dobrze, pozwoli pan, że jeszcze wrócę do tego tematu, bo tak cały czas się zastanawiam nad tymi dwiema strategiami, które przyjmuje z jednej strony rząd polski, z jednej strony, z drugiej strony Szwecja. Jeżeli to ma być coś, co będzie wracało, co będzie cały czas nas nękać, to właściwie jaki jest sens siedzenia w domu, skoro tak czy siak na chybił trafił, na kogoś może trafić, a tak jesteśmy sparaliżowani, zamknięci. A do tego czasu będziemy mogli ułatwienia mieć w dostaniu hydrochlorochiny, która jest lekiem powszechnie uznawanym za skuteczny. No niezależnie od tego, czy daje powikłanie, czy nie daje. No, szereg leków chemioterapeutyki też dają powikłanie, jednak się stosuje. No ratują życie ludzkie i w związku z tym ten lek, który jest powszechnie dostępny przez Obedykantor z recepty w Afryce, no, też może być stosowany. Poza tym są próby z leczenia osoczem, nawet w Polsce, one też mają swoje wady oczywiście. Są próby znalezienia innych leków. Jest szansa, że kiedyś ta szczepionka powstanie. Niekoniecznie to musi być szczepionka Billa Gatesa, który chce każdemu zeszczepionemu od razu chipa włożyć, żeby było go śledzić, rozpoznawać. Jest wielki opór przeciwko temu, zwłaszcza pamiętając o dokonaniach Gatesa w zakresie
szczepień i poparcie dla WHO. No swoją drogą, to też jest ciekawe, nie wiem, bo wspomniał pan o Billu Gatesie, nie wiem, czy pan wie, że w październiku 2019 roku było coś takiego jak wydarzenie 201, event 201 w John Hopkins Centers for Health Security, w którym uczestniczył właśnie między innymi przedstawiciele fundacji Billa i Melindy Gates, gdzie tak naprawdę dokładnie taki sam scenariusz tego, co dzieje się teraz był. Scenariusz zapowiedział. No jak ktoś czyta moje tweety, to wie. Więc chcę dodać, że jeszcze dzisiaj jest większa fala niepokoju wobec deklaracji Gatesa, być może przejmie na utrzymanie WHO. Przypomina mu się wszystkie błędy związane z szczepieniami, na przykład polio w Indiach. W Polsce myśmy też mieli ofiary szczepień w latach 50., 60., właśnie szczepionko do ustną, także dla nas żadna nowość. Tylko trzeba czytać ze zrozumieniem i wiedzieć, jaka jest przeszłość też niektórych rzeczy. No i jeżeli trzeba patrzeć na to wszystko holistycznie i badać to, prawda, pod każdym względem. Bo my nie stawiamy tutaj teraz na antenie żadnych test, tylko po prostu trzeba mieć otwartą głowę i patrzeć, co, gdzie się dzieje, gdzie co piszczy, tak? Tam się nie podjął, jak mówię, na operacji wyrostka na pewno się nie podjął. Nie podjął się zrobienia buta, też nie. No, po prostu jestem epidemiologiem i dlatego mam odwagę o tym opowiadać. No i bardzo dobrze właściwie. A pozwoli pan, że jeszcze zapytam o takie bieżące rzeczy. Czy to wprowadzone ograniczenie, czy nakaz dzisiaj do noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, czy to ma sens? No ma sens. Od samego początku o tym mówię, że trzeba unikać dawki zakaźnej. No przecież, no jeżeli ktoś sobie idzie przez dróżkę leśną, no to oczywiście mały problem, ale jak ktoś wychodzi z mieszkania i schodzi z 10 piętra, bo winda nieczynna, albo wsiada do winda, tam jest 5 osób, no to jak nie mieć maski? No przecież nie ma żadnej wymiany powietrza w tym korytarzu, w tej windzie. Podobnie w innych miejscach. Ale jeśli ktoś, kto w jednej sekundzie nie da rady opanować, kichnie, zakaszla, no to już wrzuca powietrze oddechowe, we wspólną przestrzeń oddechową, to tak się nazywa, jakieś zarazki. Mogą to być adenowirusy, rinowirusy, no wszelkie inne, a może też być i SARS-CoV-2. I w dzisiejszej rzeczywistości robimy wszystko, żeby przerwać drogi szerzenia się, no, te najbardziej popularne. Te najbardziej ryzykowne oczywiście, no to są w zakładach opieki zdrowotnej, w zakładach opiekuńczych, to każdy wie. Tam ci ludzie, jak każdy starszy człowiek, to obciążeni. No wyjątkowo nie jest obciążony żaden starszy człowiek, jakiś starszy człowiek nadciśnieniem, cukrzycą, otyłością, niewydolnością oddechową. No wszyscy prawie to mają, więc opowiadanie o tym, że miał obciążające choroby, a ma 70 czy 80 lat, jest bez sensu zupełnie. Też jest to miejsce, gdzie szczególnie należy zadbać i o personel, i o tych podopiecznych. No to jest chyba oczywiste dla każdego. Jeżeli mamy jakiekolwiek możliwości ochronne, to maseczki samodzielne, zrobione samemu sobie szalika, bandany, chustki czy czegokolwiek, prane potem i prasowane na gorąco dla siebie, a cała reszta tych profesjonalnych rzeczy dla personelu medycznego oczywiście. I tak wraz... Zabierać tym ludziom pancerza. Wysyłamy do boju rycerzy, a nie gladiatorów. To proste. No tak. I tak wraz z doktorem Zbigniewem Hałatem, wirusologiem, przypominamy o... Nie jaki wirusolog, to jestem epidemiolog. Epidemiolog, bardzo przepraszam. Z jedną z państwa. To jest mikrobiologia, jest wirusologia, jest bakteriologia. Na początku dobrze zapowiedziałem, ale tutaj mi się ten już po prostu... Temat jest tak wyczerpywany po prostu przez nas tego koronawirusa, że czasem takie błędy się wkradają, to przepraszam, ale doktor Zbigniew Hałat, epidemiolog, był moim i państwa gościem i też przypominamy wspólnie, że dzisiaj jest już nakaz noszenia w przestrzeni publicznej maseczek i dlatego i zachęcamy i przypominamy o tym, żeby to robić, bo to jest coś, co może ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zdrowia życzę. Wzajemnie. A tymczasem my za chwilkę przeniesiemy się do Kancelarii Prezydenta, gdzie odbędzie się briefing prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast teraz posłuchamy, skoro od Szwecji rozpoczęliśmy, to szwedzkiego zespołu Europe z utworem The Final Countdown.